Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 10 lutego 2023 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzimy na interwale dziennym. Do analizy używam analizy technicznej, no i oczywiście teorii fali, jak widzicie tutaj na naszym rysunku mamy do czynienia z jednym ze scenariuszy fali Riota. Jest to impulsywny scenariusz wzrostowy. No, jak pewnie się już domyślacie, nie zostanie on specjalnie dobrze zrealizowany, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wyjściem dołem z tej formacji, potencjalnej formacji trójkąta. Niemniej jednak nie jest to jeszcze koniec możliwych wzrostów. Ta formacja tutaj już nam jest specjalnie niepotrzebna, więc możemy sobie ją usunąć z naszego wykresu. No ale cóż, cały czas mamy do czynienia z ewentualnie z korektą fali czwartej. Możemy również tą korektę w pewien sposób zmienić na korektę typu właśnie A, później B, a później C. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Jest to jak najbardziej możliwe i zasadna zmiana. Tak więc, jak zauważyliście, nieco obniżył nam się również ewentualny poziom docelowy dla fali a piątej. W tym momencie jest to poziom 116 402. No, jest to oczywiście wynikiem tego, że zasięg fali czwartej niestety, ale nam się cały czas obniża. Także mamy tutaj niestety, ale do czynienia z innym rodzajem formacji korekcyjnej niż zakładaliśmy. Nie był to trójkąt, będzie to coś innego, będzie to najprawdopodobniej jakiś zygzak typu właśnie ABC albo formacja ABC korekty prostej również wchodzi w grę. Natomiast cały czas pod znakiem zapytania staje penetracja ewentualnie poziomów tutaj zlokalizowanych na 93629, 89201. To jest ta lokalizacja, jeżeli chodzi o ewentualną strefę wsparcia, tak naprawdę, dla właśnie, no, nawet nie fali czwartej, ale też również z technicznego punktu widzenia dla wszystkich kupujących. Wybiliśmy poziom 97 tysięcy, wybiliśmy poziom 98 tysięcy, 97 tysięcy, no więc w takim wypadku mamy tutaj do czynienia już z korektą, która zaczyna być dosyć widoczna i dosyć zauważalna. Te dwa lokalne poziomy wsparcia zostały naruszone. Dołek tutaj był na 96 076, czyli praktycznie 1000 zł niżej niż poziom wsparcia, więc został on moim zdaniem przebity w sposób zdecydowany. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całość tej korekty spadkowej, no to póki co jest ona nadal w trzech falach jeszcze. Może się ona nieco wyciągnąć właśnie tutaj w kierunku tej strefy wsparcia. Niemniej jednak ona również zostanie zakończona, no i para piąta wzrostowa wynikająca z naszego scenariusza wzrostowego również będzie musiała być kiedyś wykonana. Unieważnienie tego naszego scenariusza następuje wraz z wybiciem tego tutaj szczytu zgodnie z regułami teorii fal Eliota. Spójrzmy na momentum ma wartość 50 punktów, czyli mamy tu bardzo fajne zejście tego momentum od rejonów ekstremalnie wykupionych do poziomu neutralnego. I również tutaj, jak zobaczymy sobie te wzrosty w tej silnej fali trzeciej, mamy tutaj serię negatywnych dywergencji pomiędzy ceną a momentum, więc tutaj już nam wcześniej obrazowało się ta sytuacja na wykresie. Szkoda, że ten obwód nie spowodował wcześniejszego zejścia takiego dynamicznego jak tutaj, gdyż jak pamiętacie, do niedawna jeszcze mieliśmy tutaj zaznaczony sobie obwód Bessy, ale później stwierdziliśmy, że będzie on częścią po prostu tutaj tego trójkąta. Okazało się, że mamy ABC korektę prostą. No zawsze tymi korektami niestety, ale tak to wygląda. One mogą po prostu się dynamicznie zmieniać, mogą się
mogą dynamicznie ewoluować i w czasie, i w cenie, więc najgorsze dla każdego analityka jest po prostu wyliczenie dokładnie tych koret i potencjalnych momentów, w których mogą się zakończyć, po to, żeby jakąś część jeszcze impulsu wzrostowego, bądź też spadkowego oczywiście dla siebie gdzieś tam, mówiąc krótko, ugrać. Tak więc zostawiamy sobie ten scenariusz na dzisiaj, na piątek, tak jak w chwili obecnej się prezentuje. Czekamy na potencjalne zakończenie albo już na zakończenie fali czwartej, tego trójkąta fali czwartej ABC, jak na razie mamy, i czekamy na wznowienie trendu wzrostowego. Póki co najnowszy poziom docelowy jest wcale nie tak daleko od poziomu oporu technicznego na 113 707, więc okazuje się, że mamy tutaj no całkiem fajną strefę, może te kilka tysięcy złotych, dokładnie niecałe 2700 jest jeszcze troszeczkę za szerokie, no ale to już coraz ciekawsza nam się robi ta strefa dla byków. No, powinien tam być po prostu jakaś reakcja ze strony podażowej, o ile oczywiście dojdzie do realizacji scenariusza fali piątej. Czy to na ten weekend już, czy też na przyszły chociażby już tydzień. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.